Ale jesteś piękna. To jest ona, tak? To jest chłopiec. Sorry, chłopie. Dobra trawa. Tutaj się pokazały zwierzęta, tutaj się pokazały psy, alpaki. Bo to takie nasze marzenie, taki nasz pomysł, aby nauczycielom pokazać wielowymiarowe oddziaływania edukacyjne. Edukacja przez zabawę jest czymś niesamowitym, czyli czymś, co towarzyszy tak naprawdę przez całe życie każdemu człowiekowi. Tutaj mamy mieszankę różnych kasz i ziaren. Nauczyciele we freblowskich przedszkolach zakopują przeróżne rzeczy, czy to są bryły, czy to są kształty. I nauczycielka może wybierać, znajdź wszystkie zielone elementy. Chcemy przypomnieć nauczycielom, pedagogom, że tak naprawdę, rodzicom, że tak naprawdę ta zabawa jest fundamentem pod rozwój małych dzieci. One muszą się bawić, one muszą doświadczać, manipulować, wyciągać wnioski, łączyć przyczynę ze skutkiem, ale musi temu towarzyszyć pozytywna atmosfera. Dzieci się bawią. Zabawa jest bardzo szczególną formą aktywności dziecka. Z punktu widzenia dziecka jest to przede wszystkim przyjemność, radość. Natomiast z perspektywy edukacji jest to rozwój różnego rodzaju aktywności, ale także potencjału dziecka, zarówno w wymiarze takim biologicznym, psychicznym, intelektualnym. Do najmłodszego czy też średniego pokolenia można dzisiaj dotrzeć, stymulując czy też pobudzając ośrodki przyjemności, więc dlaczego nie przez zabawę? Może nawet powiem nieskromnie, ale jesteśmy bardzo zadowoleni z kolejnej edycji konferencji. Przede wszystkim dlatego, że mamy tutaj do czynienia z taką integracją środowisk, które działają na rzecz edukacji. Dzieci doświadczają świata przez zabawę. Zabawa jest podstawowym kanałem dającym im możliwość poznania świata, poznania siebie, drugiego człowieka, swoich uczuć, emocji. Zabawa jest pierwotna i najważniejsza.